Kościerskie obchody Dnia Niepodległości rozpoczęła msza święta w kościele Zmartwychwstańców. Tam modlono się w intencji ojczyzny i wszystkich znanych i nieznanych, którzy walczyli o jej wolność. Po mszy kombatanci, władze samorządowe oraz mieszkańcy miasta przeszli pod pomnik nieznanego żołnierza. Przemówienie z racji Dnia Niepodległości wygłosił starosta Grzegorz Zabrocki. Pod pomnikiem delegacje władz miejskich, gminnych i powiatowych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji z naszego regionu złożyły kwiaty.